Ja mam nabrane ostatnie 9 oczek łańcuszka i po prostu znowu podhaczam w ten sam sposób, jak poprzednio pokazywałam. Tak próbuję się wcisnąć jak gdyby pomiędzy te wszystkie słupki. O, i przeciągam sobie nitkę również przez to oczko. I koniec. Przechodzę do tego okrążenia, gdzie mamy takie gęste obok siebie słupki. Jest ich w każdym miejscu 12, w sensie na tych mostkach. I teraz właśnie przeskakuję sobie oczkiem ścisłym na pierwszy mostek. I tak, 3 oczka na pierwszy słupek. No i muszę jeszcze dorobić 12 tych, 11 tych słupków, żeby mieć w grupie 12. Więc w tym momencie mam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no i 12. Pierwsza grupa zrobiona, nawijam nitkę na szydełko i bezpośrednio wskakuję na drugi mostek. I znowu wykonuję 12 słupków, tylko tutaj musimy przy tym pierwszym słupku mocno ściągnąć nitkę, żeby takie brzydkie łączenie nam nie wyszło. O. O, właśnie mówię o tym miejscu, żeby tak fajnie się ułożyło i żeby nie było widoczne oczko łączące. O. No i oczywiście znowu 12. I tak dookoła sobie dziergamy, więc nic trudnego, a spotkamy się tutaj na łączeniu. No i jesteśmy już praktycznie na końcóweczce naszej pracy. Ja mam tutaj znowu wykonane wszędzie dookoła po 12 słupków na każdym mostku. I teraz ten ostatni słupek po prostu chwytam. O, ojej, jeszcze raz. Wkuwam się pomiędzy słupki. Przeciągam tą nitkę wiodącą, przeciągam pod nimi i przez to oczko łańcuszka. Ostatnie. I to jest koniec. Teraz przechodzimy do ostatniego okrążenia. Pokażę je, jak wykonać w pierwszej tej części ubranka na nasze jajeczko, na naszą pisankę, a później pokażę już łączenie, jak łączyć. Więc tak, zaczynamy od nabrania 3 oczek łańcuszka na mostek. Następnie 5 oczek na przejście. 3, 4, 5 na przejście, w sensie mam tutaj na myśli o ten motyw, ten mostek taki. Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w ten pierwszy słupek, z którego wyszłam, robiąc 3 oczka łańcuszka, wkłuwam się w niego i wykonuję słupek. I powstaje mi taki trójkącik. O! I znowu nawijam nitkę na szydełko, tylko że tym razem odliczam 3. Raz, dwa, 3 słupki, a wkłuwam się w czwarty. I wykonuję to samo, czyli słupek, 5 oczek, 3, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko i wracam w to samo miejsce, czyli wkuwam się, o, dokładnie w ten słupek, z którego robiłam pierwszy słupeczek przed tym mostkiem z 5 oczek. O. I znowu nawijam nitkę na szydełko, odliczam 3 słupki, a wkuwam się w czwarty. O, i wykonuję słupek, 5 oczek, 2, 3, 4, 5, nawijam nitkę i znowu wracam do tego słupeczka, też tutaj się wkłuwam, wykonując słupek. O, i taka fajna falbanka mi powstaje. I znowu nawijam nitkę, odliczam sobie 3 słupki, wkłuwam się w czwarty i wykonuję słupek, 5 oczek łańcuszka, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko, no i wkłuwam się oczywiście w to mi, ojej, no właśnie, w ten słupek, z którego, o, wyprowadziłam. No i teraz jak połączyć? Jak już dojdziemy dookoła, to po prostu, załóżmy, że to jest dookoła, podhaczam sobie tutaj, przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. I mam gotowe, czyli po prostu zahaczam.
A teraz i trzeba przygotować w ten sposób pisankę. Nie pisankę, tylko tą pierwszą część, tą pierwszą serweteczkę, jak gdyby. Tak to ma wyglądać, takie słoneczko. A teraz od razu przejdźmy do tego, jak łączyć, żeby nie było wątpliwości. Więc ja tutaj muszę rozpruć. Ok. Jak już zrobię drugą część, bo drugą część robię identycznie aż do tego momentu, czyli o, do tych słupków 12 na każdym mostku. I teraz już chcę przejść do łączenia, więc wykonuję to w ten sposób. W tym miejscu, gdzie jestem, znowu 3 oczka łańcuszka, następnie 2 oczka na mostek, o, więc na początku nabrałam 5 oczek. Biorę sobie teraz to moje ubranko i tak wykonuję to w ten sposób, żeby te lewe strony się ze sobą stykały, a na zewnątrz, żeby były strony prawe. I teraz pierwszy wybrany mostek po prostu podkładam pod niego szydełko, przeciągam nitkę wiodącą, jak również przez to oczko łańcuszka, które miałam wykonane. I znowu dorabiam sobie 2 oczka łańcuszka. Aha, nie mogę przeciągnąć. Jeszcze raz. O, teraz. Raz, dwa. Nawijam nitkę na szydełko i teraz dokładnie wracam w to samo miejsce, z którego wyprowadziłam sobie ten pierwszy słupek. Wkłuwam się, przeciągam nitkę wiodącą i po prostu wykonuję słupek. O, proszę bardzo. I powstaje mi coś takiego. Idziemy dalej. Nawijam nitkę na szydełko. Znowu odliczam sobie 3 słupki. Raz, dwa, trzy. Wkłuwam się w czwarty. Wykonuję najpierw słupek. O, teraz nabieram 2 oczka łańcuszka. I sąsiedni mostek zahaczam. Przeciągam nitkę wiodącą przez mostek i przez oczko łańcuszka. Zaciskam. Nabieram 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wracam w to samo miejsce, tu gdzie miałam ten pierwszy słupek, wykonuję słupek. O, proszę bardzo, coś takiego wychodzi. Jeszcze zróbmy jeden motyw razem, czyli znowu nawijam nitkę na szydełko. Odliczam sobie 3 słupki, raz, dwa, trzy, wkłuwam się w czwarty. Z czwartego wykonuję słupek. Teraz nabieram 2 oczka łańcuszka. O. I sąsiedni mostek mnie interesuje, tak żebym nie pominęła. O, to jest ten. Podhaczam. Przeciągam nitkę wiodącą. O, i zaciskam. Nabieram znowu 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Wracam w to samo miejsce, wkłuwam się w to miejsce, z którego wyprowadziłam pierwszy słupek i wykonuję słupek. I taka fajna siateczka mi wychodzi. Jeszcze raz, nawijam nitkę na szydełko, przeliczam 3 słupki, wkłuwam się w czwarty. Wykonuję z tego czwartego słupek. O, nabieram 2 oczka łańcuszka, zahaczam o ten pierwszy mosteczek. Przeciągam nitkę wiodącą pod tym mostkiem, zaciskam. Nabieram 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, wracam znowu do wyjścia pierwszego słupka. O, w tym motywie i znowu z tego samego miejsca robię słupek. Czyli tak to wygląda. Przymierzmy sobie napisaneczkę. O. Także coś takiego. No na razie wiadomo, to wszystko nie jest połączone, ale myślę, że będzie fajny, fajny efekt. Oczywiście tak działamy dookoła. Pod koniec, to też zresztą nagram, pokażę jak to zrobić. Działamy dookoła, aż dojdziemy do takiego momentu, że trzeba będzie już schować naszą pisankę do ubranka i wtedy już z pisanką musimy działać. Także tak to wygląda. No ja jeszcze tylko na chwilkę chciałam tutaj pokazać, jak już łączyć, kiedy mamy, może ja wezmę wyżej kamerkę, o, jak już łączyć, kiedy w zasadzie mamy całą pisankę wykonaną, o, tak wygląda to łączenie, tutaj jest ten przód, ten kwiatuszek i u mnie zostało tak,
Raz, dwa, trzy, cztery mostki do połączenia. Ojej, no i tak. Jestem w tym momencie, gdzie mam słupek, dwa oczka, łączenie, dwa oczka i słupek. I teraz znowu nawijam nitkę na szydełko. Tutaj już jest o wiele trudniej z pisanką, niestety. Odliczam sobie znowu trzy słupki, wpływam się w czwarty. Z czwartego wykonuję sobie słupek. Staramy się tak naprawdę najściślej jak się da, żeby to ładnie wyglądało. Dwa oczka nabieram. I teraz już zahaczam o ten pierwszy wolny mostek. Przeciągam nitkę, zaciskam dobrze. I znowu nabieram dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. I wracam w to samo miejsce, z którego wyprowadziłam ten pierwszy słupek. I też wykonuję słupek. O! I jeszcze raz nawijam nitkę na szydełko, odliczam trzy słupki, wkłuwam się w czwarty. O, i ponawiam procedurę, czyli znowu słupek najpierw wykonuję. O, dobrze. Nabieram dwa oczka łańcuszka. Zahaczam o kolejny słupek, mosteczek. Przeciągam nitkę. O, i zaciskam. I powstaje mi taki fajny zygzak. Znowu nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w to samo miejsce, z którego wyprowadziłam ten pierwszy słupek. Ojej, już się zaplątałam. Przeciągam tutaj nitkę. No trudno, trudno. Przeciągam nitkę. O, i teraz mam warunki, żeby zrobić słupek. O, mamy to. I jeszcze tylko dwa razy. Więc znowu nawijam nitkę na szydełko, odliczam sobie znowu trzy słupki, a wkłuwam się w czwarty, czyli raz, dwa, trzy i w czwarty się wkłuwam. O, i wykonuję słupek. Raz, dwa, nabieram dwa oczka łańcuszka, zahaczam się o przedostatni słupek w moim przypadku, przeciągam nitkę wiodącą, znowu nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, wracam w to samo miejsce, z którego wyprowadziłam pierwszy słupek, o, i wykonuję sobie słupek, raz i dwa. Dobrze. Nawijam nitkę na szydełko i już ostatni element. Znowu odliczam sobie trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Wkłuwam się w czwarty. A przede mną jeszcze zostały trzy nieprzerobione słupki. Widać tutaj te oczka. Raz, dwa, trzy. Więc wszystko się zgadza. Wykonuję najpierw słupek. O. Nabieram dwa oczka łańcuszka. Zahaczam o ostatni słupek, jaki tutaj mamy. Nie słupek, tylko mostek oczywiście, jaki tutaj mamy. Przeciągam nitkę wiodącą, zaciskam fajnie. Nabieram dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Wkłuwam się w to miejsce, z którego wyprowadziłam ten pierwszy słupeczek do tego elementu. I też wykonuję słupek. O, dobrze. I teraz muszę jeszcze połączyć oczywiście z początkiem tego okrążenia, czyli podhaczam sobie, o proszę zobaczyć, o ten mostek, przeciągam przez niego nitkę wiodącą. O, i tutaj już jest moment, żeby przeciągnąć przez oczko i to już jest koniec, tylko wystarczy uciąć nitkę, zawiązać, zacisnąć i po prostu schować końcóweczkę. O, tak wyszła ta pisanka, myślę, że jest naprawdę fajna. Żałuję szczerze mówiąc, że nie zrobiłam w zielonym kolorze, bo wydaje mi się, że jest mało czytelna ta żółta, ale na żywo wygląda super. Także no polecam, bo wydaje mi się, że nie jest trudna. Jeżeli chodzi o to wypełnienie ze styropianu, też o wiele łatwiej się robi niż na plastikowym, takim silikonowym, tu mam na myśli, ponieważ się to szydełko nie ślizga, więc dla osób początkujących wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie. No
i można tutaj na przykład też wbić patyczek do szaszłyków i mamy ozdobę do kwiatka na przykład, tak? Albo zostawić w takim stanie, jak jest i no, typowa pisaneczka, tak? Także jeżeli ktoś się zachęcił i ze mną wykonał tą pisankę, to bardzo się cieszę i polecam się na przyszłość, życząc przy okazji wesołych świąt. No i czekam na zdjęcia prac, być może będzie filmik nasze prace przed świętami albo w trakcie świąt, także jeżeli ktoś miałby chęć, to zapraszam serdecznie.